Witajcie w kolejnym odcinku Historii w Muzeum Pancernym. Jak widzicie, jedziemy. A dzisiejszy odcinek trochę odbiega od poprzednich. Ma natomiast silny związek z muzeum i częściowo także z naszym największym dotychczas projektem, czyli czołgiem Pantera. Otóż, jak wiecie, artefakty do muzeum pozyskuje się także poprzez poszukiwania części, które wciąż od czasów wojny znajdują się na gospodarstwach, w których były wykorzystywane w różnych celach. Po wojnie potrzeba było wielu rzeczy, ale wszystkiego brakowało. Wykorzystywało się zatem m.in. elementy stojących na polach zniszczonych pojazdów. Co ciekawe, taki proceder odbywał się m.in. za zgodą ówczesnych władz, które ułatwiały odbudowę własnych domów czy naprawę maszyn niezbędnych do funkcjonowania gospodarstw. Dziś bardzo krótki odcinek, ale pokażemy Wam miejsce, gdzie wciąż uchowało się sporo drobnicy ściąganej po wojnie właśnie z bitewnych pól. Okej, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu i oczywiście jak na wielką bitwę przystało, potężną bitwę pancerną, w której poległy tygrysy, pantery, no i oczywiście masa radzieckich czołgów. Mamy trzy piękne drążki, które przyspieszą nasz projekt, jako że troszeczkę zablokowaliśmy się już z mocami przerobowymi i tych prac stokarskich jest na tyle dużo, że nie wiem, czy zdążylibyśmy do naszej premiery. W tej chwili udało mi się te drążki już zakupić i za chwilę je ładujemy. Są nasze, przyspieszą projekt, ale czeka nas jeszcze inne miejsce, w którym być może uda się odkupić drążki jeszcze do odkucia z płotu, bo te też są odkute z płotu. Spójrzcie, tutaj masa takich pamiątek po radzieckich rozbitych czołgach. Mamy gąsienicę od T-34 od ISA, mamy gwizdek od Su-76. Widać, że tych pojazdów rozbitych w okolicy było sporo. Były też pojazdy na podwoziu trójki. Tak więc taka bitwa pancerna pozostawia po sobie mnóstwo śladów, no i mnóstwo takich śladów w postaci różnych pamiątek z różnych pojazdów. Tutaj akurat, tak jak powiedziałem, T-34 IS dzielone. Jest również po pancer trójce, niestety stan już nie rokuje. Stan jest dosyć słaby, one są przekorodowane. Ale jest też gwizdek do Su-76, zobaczcie. Piękny gwizdek do Su-76, troszeczkę rozsadzony z takimi pięknymi śladami walki. To taka pamiątka po bitwie. Niesamowita sprawa. No ale leży sobie oczywiście na gospodarstwie i do dzisiejszego dnia przetrwał. Zobaczcie, tutaj mamy gąski po trójce. Niestety, tak jak mówiłem, przekorodowane. Te zęby są tutaj już w stanie rozpadu. No i też grubość, zobaczcie, tych ogniw nie rokuje. Tutaj raczej nic się z tego już nie odbuduje. No ale takie pamiątki leżą sobie do dnia dzisiejszego i można jeszcze w wielu miejscach, jak widzicie, je znaleźć. Ale dla nas najważniejsza jest ta pantera. Zobaczcie, tutaj jest też wspaniały właz z pantery. To jest ten właz tylny, który był włazem, którym ładowano amunicję do wieżyczki czołgu panter. Mamy też ząb z Shermana, charakterystyczny ząbek, który przyjechał tu najpierw przepływając Ocean Atlantycki, atakowany przez U-boty, dotarł wreszcie wraz z konwojem do Murmańska czy Archangelska. Tam został rozładowany. Następnie trafia do dywizji gwardyjskich, przejeżdża całą Rosję radziecką, aż dociera do ziem polskich i na ziemiach polskich ostatecznie Sherman zostaje rozbity. No i ten ślad, ten piękny ślad historii pozostaje i oczekuje na nas do dnia dzisiejszego. Zobaczcie, jak masywny był IS, potężna maszyna, po nim pozostały te wielkie gąski, ale też spójrzcie, jak rolnicy daleko rozbierali te pojazdy, ponieważ tutaj mamy wałek rozrządu. Ten wałek oczywiście popychał tutaj zawory, które otwierały się w różnych fazach pracy silnika. W każdym razie ten wałek rozrządu rozebrany z silnika pozostał na gospodarstwie do dnia dzisiejszego. To niesamowita sprawa, że ludzie w tamtym czasie wykorzystywali wszystkie dostępne elementy, tak aby móc coś zbudować, coś uruchomić albo coś stworzyć od podstaw, jakiś sprzęt rolniczy, który mógłby się przydać już do celów cywilnych. Zobaczcie, to jest rzecz, której nigdy nie zabraknie, o tym zawsze wspominam, ale spójrzcie też, że jak często i w jak wielu miejscach wykorzystywano takie koła. Bo tu mamy kolejny przykład tego, że te koła pracowały gdzieś na gospodarstwie, były wykorzystane przy jakimś wozie, ale zobaczcie, że praktycznie w każdym miejscu kraju, w każdej wsi, nawet w naszym Kłaninie, słuchajcie, w Kłaninie, gdzie mamy muzeum, znajduje się wóz z kołami od SDK FZ-7, czyli takiej popularnej 8-tonówki, który do dzisiaj stoi i do dzisiaj jest użytkowany. Ja oczywiście tych kół nie zakupiłem, bo one są taką ciekawostką,
ile razy sobie przejeżdżam przez Kłanino, patrzę na ten wóz i myślę o tych wszystkich wozach stworzonych przez lokalnych kowali, którzy w tamtym czasie przekuli te miecze na lemiesze. Zobaczcie też, jaki ciekawy właz do Panzer 4. Widać, że to jest wersja wcześniejsza, nie jest to Panzer 4J, tylko jest to Panzer 4 najprawdopodobniej H, bo jeszcze ma spawany ten rant i to jest charakterystyczne dla wersji Panzer 4H, bo ten prasowany to już była typowa J-ka. Ale zobaczcie, widać tu też numery tej części. Niemcy oczywiście w swojej perfekcji, w swoim uporządkowaniu numerowali nawet włazy do Panzer 4. No i wyobraźmy sobie teraz ten ferwór walki, zimę roku 45, kiedy te pojazdy poległy tu w okolicy i kiedy ten właz z Panzer 4 najprawdopodobniej wyleciał po wielkiej eksplozji i wylądował gdzieś na polu zebrany przez rolnika, wykorzystywany przez kolejnych 60 lat, dotrwał do dnia dzisiejszego.